Znajdujemy się w Poznaniu, w miejscu, gdzie można powiedzieć, że wszystko się zaczęło, ponieważ tutaj z istniejących w czasach zaborów towarzystw opieki nad terminatorami, a powstały w 1919 roku Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. A to z inicjatywy księdza Waleriana Adamskiego, który już wcześniej pracował z tymi towarzystwami, a w czasie Powstania Wielkopolskiego organizował drużyny pogotowia powstańczego. I za zgodą, za przychylnością księdza kardynała Edmunda Dalbora odbyły się w Poznaniu i w Warszawie w 1919 roku zjazdy i utworzono Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Najpierw tylko dla części męskiej młodzieży. Część żeńska miała być zaopiekowana przez Stowarzyszenie dla Kobiet Pracujących, natomiast to stowarzyszenie się nie rozwinęło i już pod koniec pierwszej połowy 1919 roku zaczęły przy parafii powstawać także Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej dla dziewcząt. Stowarzyszenia, które bardzo szybko się rozwijały. Kiedy spojrzymy na historię, to możemy dowiedzieć się, że już w 1935 roku w Polsce było 5280 oddziałów stowarzyszeń żeńskich i 4553 oddziały stowarzyszeń męskich. W sumie skupiały one ponad 300 tysięcy członków. Stowarzyszenia powstały najpierw przy parafiach jako Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Związane były w związkach diecezjalnych. Tych związków było 20, bo wtedy mieliśmy też 20 diecezji w ówczesnej Polsce. I nad całością czuwało Zjednoczenie Młodzieży Polskiej. W 1934 roku decyzją Episkopatu Polski, decyzją księdza prymasa Augusta Hronda, Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej zostają włączone w skład przedwojennej akcji katolickiej. I wtedy dochodzi do zmiany nazwy. Ksiądz prymas w czasie zjazdu Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej mówił o tym, że ta zmiana nazwy ma podkreślić ekskluzywny katolicki charakter stowarzyszeń i wtedy powstają katolickie stowarzyszenia młodzieży męskiej i żeńskiej, a centralne nazywamy odtąd Katolickim Związkiem Młodzieży Męskiej i Katolickim Związkiem Młodzieży Żeńskiej. Siedziba główna, tak samo jak od samego początku, pozostaje w przypadku obu tych stowarzyszeń tutaj w Poznaniu. Miejsce, w którym stoimy, jest miejscem, w którym w 1934 roku odbył się z okazji 15-lecia Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej ogólnopolski zlot tej części żeńskiej stowarzyszenia. Tutaj na tym placu stał wtedy pomnik wdzięczności narodu polskiego za odzyskanie niepodległości, pomnik Serca Jezusa, i przed tym pomnikiem tłumy młodych dziewcząt zgromadziły się, by oddać stowarzyszenie pod opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa.